się, co robić w tym trudnym czasie kwarantanny z dziećmi. Coś, żeby było i pożyteczne, i kreatywne. Dzisiaj zaprezentuję Wam zabawy logopedyczne z przedmiotami codziennego użytku, ale takimi, które dodatkowo można zjeść. Kałabanga! Ale się zmęczyłam! Cały dzień gotowałam na naszych przyjaciół. To jest. Zobacz, co przygotowałam. Krupki lubią cokoladki. Erni lubi jabłka. Okej, więc przygotujmy dla niego talerzyk zielony. No dobrze, wybierz jaki chcesz. Będę miała dwa. Ciasteczkowy potwór lubi ciasteczka. I będziesz musiała za pomocą słomki. Pokaż. Ja lubię różowy. No dobra, to ja wezmę żółtą. Słomkę trzymamy prosto. Prosto na wargach, na środku warg. Mhm. Prosto na środku warg. Spróbuj. Poczekaj, spokojnie, zróbmy. To jest mały. No. Ja będę miała mały. Ale posłuchaj. Ciasteczkowy potwór jest bardzo, bardzo głodny. I on nie wytrzyma, jak nie dostanie ciasteczek. Słomka na środku warg. Pamiętaj o tym. To jest bardzo ważne. O! Czekoladowym. Kałabanga! Może ja czekoladowym powietrzem oddycham. Oddychasz czekoladowym powietrzem? Super. Jak się nie udaje, to następne bierz. Nic nie szkodzi. Ninka, pamiętaj, słomka na środku warg. Pięknie. To troszkę oszustwo jest. No dobra, myślę, że ciasteczkowy potwór się ucieszy. Tylko to później, mamusiu. O, kałabanga! Ugryzcie! Ty łobuzie! O, przepraszam, kałabanga! Idę jeść. Myślę, że będzie dobrze, jak on sobie tutaj poczeka z talerzykiem, a ty mu daj marcheweczki. A pamiętasz, o co cię prosiłam? Słomka na środku warg. Słomka. Bardzo lubię marchewki. Lenina, gdzie ta słomka? A ty złodziejaszku. Oczywiście została skradziona czekolada. Dobra, no jeszcze. A ty też, złodziejaszku, jesz czekoladę. Kałabanga! Chyba już wystarczy. Wystarczy, dobrze. Mogę ja jego nakarmić? Oczywiście. I Elma, a ty kałabanga, dobrze? Dobrze. Oczywiście po dobrze wykonanym zadaniu nasze marchewki, jabłka i chrupki czekoladowe można zjeść. O, kałabanga! Miam. Nina? Co? Mówimy co? Proszę. No właśnie. Nina, czy ty wiesz, kim jest dyrygent? To? To jest osoba, która kieruje orkiestrą i dba o to, żeby niektórzy grali głośniej, niektórzy ciszej, niektórzy... I on tak pokazuje taką pałeczką, którą nazywamy batutem. I teraz pobawimy się w dyrygenta.
będzie na języku i raz będzie. Ale pan mnie ogląda czy nie? No to... Minka, ja będę dyrygentem, a twój język będzie muzykiem. Położę na twoim języku kółeczko. Kółeczko, tak. Tak, ale Minko, skoncentruj się. Zostaw to krzesło. Tak. I twój język musi podążać za ruchem mojej pałeczki, dobra? Góra, dół. Ale co się stało z tym kółeczkiem? Do boku i do drugiego boku. I język w górę. Co się stało z tym kółeczkiem? Możesz je zjeść. Jeszcze raz. Zjadła cię z kierana. Nie zjadła, ponieważ... O, mam tutaj. Język do przodu. O, Mina, daj to kółeczko bardziej na czubek języka. Proszę cię. Ty też chcesz? To nie są dla ciebie chrupeczki. No nie, Minka. Szybciutko zjedz. No o, i Cika jeszcze na tym skorzysta. Twój język musi podążać za ruchem mojej ręki, dobrze? Jak będę pokazywała tak na bok, to język na bok. Jak będę pokazywała w górę język, oczywiście też musi przemieścić się do góry. Jak na dół. Na dół, tak. I drugi bok. Mhm. I kółeczko nie może spaść z języka. Dobra? Aha. Aha, dobra. Góra. Tylko wydaje mi się, że twoje kółeczko zawędrowało bardziej na środek, a powinno pojawić się tutaj na czubku. Mhm. Dobra, zjedz. Damy jeszcze jedno. A ty co? Ale nie podduszaj siostry, proszę cię, Ninko. Popalaj, to jest stali. Dół. Dół. Bardziej na dół. Prawo. Lewo. To Nina. Mhm, moje prawo. To nie jest twoje prawo, więc będę mówić na bok, na bok. A co się stało z tym kółeczkiem? Znowu spadło. Oż ty mały złodzieju. Proszę, Ninko, ty dostaniesz za chwilkę. Proszę. Proszę. Do góry. Na dół. Na dół. Na dół. I do boku. I do boku. I do boku. I do boku. I w górę. Co się stało z kółeczkiem? Znowu przesunęło się na twoim języku. Nina, to... Proszę o spokój! Orkiestra jest niezdyscyplinowana! Połowę. Małe kółeczko? No nie! No nie! No co to za degrengolada, no? Biedny dyrygent! Chyba zwolnię się z tego zawodu. Dosyć! Dosyć! Ta praca nie jest dla mnie! Koniec! Koniec! Zabawa zabawą, ale... No właśnie, jest jedno ale. Bardzo was proszę, żeby te ćwiczenia nie były wykonywane byle jak. Im dokładniej, tym lepiej dla aparatu artykulacyjnego waszych dzieci. I jeszcze jedno. Mam kilka uwag dotyczących wcześniej pokazanych ćwiczeń. W ćwiczeniu kucharz, gdzie dziecko za pomocą słomki musiało przenieść kawałek jedzenia z jednego miejsca na inne miejsce, warto pamiętać o tym, że słomka musi znajdować się na środku ust. To jedno. A druga istotna informacja. Słomka powinna być trzymana ustami, a nie zębami. Jeżeli zobaczycie po wykonanym ćwiczeniu, że słomka jest pogryziona, warto wtedy
jeszcze raz poćwiczyć, ale prawidłowo i tłumaczyć, że słomki nie jemy, tylko trzymamy ją wargami. W ćwiczeniu dyrygent, gdzie język podążał za ruchem batuty, warto pamiętać o tym, że żuchwa powinna być w miarę stabilna. Jeżeli dziecko ma z tym problem, trzeba ją przytrzymać. Trzeba zwracać uwagę na to, jak ułożona jest głowa. Nie powinna uciekać do tyłu. Podczas ruchów języka pilnujemy, żeby ten język precyzyjnie wykonywał każdy ruch.